Chcę Państwu szczególnie podziękować za obecność dzisiaj podczas tego koncertu i wszystkim Państwu podziękować za cały rok świętowania niepodległości. Istotnie jest tak, że wspominając wszystko to, o czym mówiła Pani Marszałek, wspominając te wydarzenia sprzed ponad 223 lat, sprzed 100 lat, wszystko to, co się działo w czasie zaborów, zasługi matek, zasługi kapłanów, chcę powiedzieć również zasługi ojców, bo o nich nie było mowy. My przede wszystkim musimy się skupić dzisiaj na tym, czym jest dla nas niepodległość i jeszcze raz z całą mocą uświadomić sobie, jak ogromne zadanie stoi przed nami. I o ile na początku tego roku 2018, kiedy planowaliśmy wszystkie wydarzenia związane z tym jubileuszem, planowaliśmy łącznie z 11 listopada razem z Solidarnością, z Marszem Niepodległości, za który dziękujemy Solidarności. Mieliśmy jakieś obawy, czy rzeczywiście wszyscy się zaangażują w to świętowanie. Te wydarzenia, również to dzisiejsze, pełne sale na tego rodzaju koncertach, uroczystościach, ale i to, co widzieliśmy 11 listopada, tłumy ludzi niespotykane dotąd na Placu Zamkowym, na Rondzie Dmowskiego, pokazują, że my dokładnie czujemy to zadanie i temu zadaniu sprostamy. Wczoraj odsłanialiśmy pomnik Anioł Wolności w Urzędowie. Piękny pomnik Anioł, który ma strzec wolności tam, na tych również patriotycznych ziemiach kraśnickich, urzędowskich. Tam padły słowa o tym, że nie ma najmniejszej wątpliwości, że na świecie dobra jest zdecydowanie więcej niż zła. Że na świecie dobrych ludzi jest zdecydowanie więcej niż ludzi złych. Każdy człowiek zresztą stworzony na obraz i podobieństwo Boga ze swej natury jest dobry, tylko nieraz się pogubi. To pytanie, dlaczego niekiedy, a nieraz tak często, zło jednak w poszczególnych miejscach na świecie i na poszczególnych etapach dziejów świata zwycięża. Ono zwycięża z bardzo prostego powodu, że ta zdecydowana większość ludzi dobrych jest bierna. I tak jak niepodległości w 1918 roku nie zdobyliśmy biernością, tylko aktywnością naszych przodków, poświęceniem, heroizmem, gotowością do bohaterstwa, z poświęceniem dla ojczyzny, z miłości do ojczyzny, tak i my musimy wykazać naszą aktywność dzisiaj i w kolejnych latach po to, żeby tę niepodległość pielęgnować, rozwijać i przenosić dla następnych pokoleń. I z tą większą radością witam Państwa na koncercie, na spektaklu tanecznym, który będzie wykonywany przez młodzież. Młodzież, która potrafi przepięknie wytańczyć niepodległość. I taka młodzież jak ze studia tańca UDS, razem z Państwem tutaj na sali, to jest gwarancja tego, że niepodległość będziemy świętować, no nie my, bo nie dożyjemy, ale nasze przyszłe pokolenia również za 100 lat, czego życzę wszystkim Polakom i Polsce. Wszystkiego najlepszego z okazji niepodległości i samych pięknych refleksji dzisiejszego wieczora.